Czy Nowoczesna poprze Platformę w wotum nieufności dla pani minister Zalewskiej? Pani minister Zalewska jest osobą szkodliwą dla polskiej edukacji. W związku z tym każda próba jej odwołania jest celowa. Mamy sytuację, w której pani minister Zalewska robi reformę, która burzy cały system edukacji, nie przedstawiając ani jednego argumentu racjonalnego za tym burzeniem. Pani minister Zalewska nie przedstawiła nam żadnych wyników badań, żadnych wyników analiz, żadnych opinii ekspertów, które pokazywałyby, że gimnazja się nie sprawdziły w polskiej rzeczywistości. A sprawdziły się? Bo ja odkąd pamiętam tę reformę, zawsze wszyscy na tych gimnazjach, przepraszam za kolokwializm, wieszali psy. Na samym początku reformy nawet ja byłam sceptyczna. Reforma przede wszystkim powstała dla małych ośrodków wiejskich. Gimnazja były szczególnie ważne na wsiach, gdzie wyciągały młodzież ze słabszych szkół podstawowych i dawały im możliwość uczestniczenia w edukacji na lepszym poziomie. Te gimnazja są najlepiej wyposażone, mają najlepszą kadrę w tej chwili pedagogiczną i szkoda bardzo niszczyć coś, co okazało się skuteczne. Testy PISA z 2009 i 2012 roku nie pozostawiają złudzeń. My zrobiliśmy ogromny krok. Mówi się wręcz o cudzie edukacyjnym polskim. W wyniku z 2015 roku jeszcze nie znamy. Mówi się. Przyjeżdżają do nas przedstawiciele innych krajów, żeby zbadać, co się stało. Jak to się nam udało uzyskać taki skok? Ja pytam o ten cud, bo raczej spotykam się z opiniami, że polski uczeń tak jak uczył się wcześniej, tak dalej uczy się takiej wiedzy czysto encyklopedycznej i nie potrafi łączyć poszczególnych dziedzin wiedzy, tylko operuje nimi niezależnie od siebie. Dlatego w tej chwili należałoby się, o tym mówi Nowoczesna w swoim programie, że przede wszystkim powinno się skupić na jakości nauczania, czyli na zmianie podstaw programowych, na zmianie tego, czego i jak uczymy. Ja mam jeszcze jedną obawę. Mamy sytuację w tej chwili, w której dzięki temu, że zmienimy całą strukturę szkoły, będą od nowa pisane wszystkie podręczniki szkolne. Ja mam głębokie poczucie, że PiS ma bardzo silną motywację do tego, żeby te nowe podręczniki były bardziej ideologiczne. To już zostawmy reformę szkolnictwa i skupmy się może na byłym już ministrze Dawidzie Jackiewiczu. Miał likwidować Ministerstwo Skarbu, został zlikwidowany sam przed czasem. Jak z perspektywy opozycji ten ruch premier Szydło wygląda? Trzeba było znaleźć ofiarę. Zauważmy, że 11 września pan prezes Jarosław Kaczyński mówił o brudnej sieci oplatającej PiS w spółkach Skarbu Państwa między innymi. Ja bym też wymieniła urzędy i różne inne miejsca, gdzie PiS na wielką skalę zawłaszcza stołki. 8 lat w opozycji spowodowało, że wokół PiS-u zgromadziło się mnóstwo ludzi oczekujących na fuchy. I pan minister Jackiewicz spełniał tylko to, czego oczekiwali po nim wszyscy działacze Prawa i Sprawiedliwości. Dawał na dużą skalę stanowiska przedstawicielom Prawa i Sprawiedliwości. No ale teraz trzeba się oczyścić. No to jak najłatwiej się oczyścić? Najłatwiej się oczyścić oczywiście nie odwołując te osoby, które są wiernymi pretorianami, tylko najłatwiej jest oczyścić się w ten sposób, że się zdegraduje tego, kto ma być za to odpowiedzialny, czyli się odwoła ministra Jackiewicza.